Mówiliśmy sobie ostatnio o energii wewnętrznej. Oznacza się ją wielką literą U i wiemy, że jest to suma wszystkich energii, jakie można związać z tym, co jest wewnątrz układu. Czyli mamy gaz, mamy cząsteczki. A to jakie energie możemy z tym związać? Po pierwsze energię ruchu postępowego poszczególnych cząsteczek. Po drugie, jeśli nie są to cząsteczki jednoatomowe, tylko na przykład dwu czy więcej, to mogą one wirować wokół własnej osi, mogą wibrować również wzdłuż linii łączącej atomy tworzące tą cząsteczkę. I energie kinetyczne tych wszystkich ruchów wchodzą do energii wewnętrznej. Wchodzą również, jeśli mamy właśnie cząsteczkę więcej niż jednoatomową, do energii wewnętrznej energie potencjalne wiązań pomiędzy atomami tworzącymi cząsteczkę. Również jeśli na przykład poszczególne cząsteczki między sobą oddziałują, na przykład są to cząsteczki naładowane, załóżmy jakieś jony albo elektrony po prostu, to one oddziałują ze sobą elektrycznie i te oddziaływania też mają jakieś swoje, też mają swoją jakąś energię potencjalną. Także również tego rodzaju energię należy uwzględnić. Ona również wchodzi do energii wewnętrznej. To, co nie wchodzi do energii wewnętrznej, to energia potencjalna, jeśli cały nasz układ umieścimy w jakimś, na przykład w polu grawitacyjnym, to energie potencjalne wszystkich cząsteczek, każda z nich ma masę, prawda? I każda ma jakąś energię potencjalną w tym polu, to nie wchodzi do energii wewnętrznej, bo to jest jakby coś z zewnątrz, wynikające z tego, co jest poza układem, a nie z tego, co się dzieje w środku w nim, dlatego nie wchodzi do energii wewnętrznej. I teraz tak, całe mnóstwo jest tych różnych czynników, różnych elementów, różnych rodzajów energii, które nam w najogólniejszym przypadku wchodzą do energii wewnętrznej. Natomiast w takim najprostszym przypadku, czyli kiedy mamy jednoatomowy gaz doskonały, czyli taki gaz złożony z jednoatomowych cząsteczek, które ze sobą nie oddziaływują, to wtedy nasza energia wewnętrzna jest po prostu sumą energii kinetycznych ruchu postępowego cząsteczek. Czyli tutaj posługuje się dużą literą sigma, która jest używana na oznaczanie sumy. Sumujemy po wszystkich cząsteczkach w naszym układzie, jest ich n duże, bardzo dużo. I dla każdej cząsteczki, załóżmy, że wszystkie mają tę samą masę, bierzemy energię kinetyczną, czyli masę pomnożoną razy kwadrat prędkości i to wszystko podzielone przez 2. Można to, jeśli nasz gaz jest zamknięty w takim trójwymiarowym naczyniu, to wówczas cząsteczki latają, mają składowe prędkości wzdłuż wszystkich kierunków x, y i z i wówczas możemy to również rozbić w taki sposób, że tutaj będzie kwadrat składowej w kierunku x, w kierunku y i w kierunku z dla każdej cząsteczki. Tutaj ten indeksik i nam numeruje cząsteczki od pierwszej do n-tej. I w takim najprostszym przypadku, gdy mamy jednoatomowy gaz doskonały i do takiego przypadku się będziemy ograniczać w tym naszym kursie, energia wewnętrzna gazu ma właśnie taką w sumie bardzo prostą postać. Jest to po prostu suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek. Dobrze, czyli widzimy tutaj, że ta energia wewnętrzna jest jakby funkcją mikrostanu, zależy od tego, jaki jest mikrostan, czyli jakie są prędkości poszczególnych cząsteczek, ale to już mówiliśmy niejednokrotnie, że mikrostanu nigdy nie znamy. Nie śledzimy, bo cząsteczek jest za dużo, zresztą nawet gdybyśmy byli w stanie śledzić, to i tak nie będziemy znali dokładnie prędkości każdej cząsteczki. Także mikrostan jest czymś zupełnie nie do zmierzenia, nie do śledzenia, ale mówiliśmy również, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu, czyli zależy od tego, jaki jest makrostan, od takich wielkości jak ciśnienie, objętość, temperatura, które możemy mierzyć i które są dla nas dostępne. I teraz zajmiemy się właśnie tym, jaka to jest funkcja. Być może nie jest to proste, jest to może pewne wyzwanie, ale myślę, że śledzenie naszego toku rozumowania i zrozumienie całego tego wywodu przyniesie Ci zadowolenie i satysfakcję, także zachęcam Cię do posłuchania. Zacznijmy od tego, że obowiązuje w przyrodzie pewna zasada zwana ekwipartycją energii. Brzmi strasznie, ale zaraz sobie wyjaśnimy. I co ona mówi? Nie będziemy mówić o tym, o co w niej chodzi w najogólniejszym przypadku, ale w takim przypadku, jak mamy tutaj jednoatomowego gazu doskonałego. Zasada ta mówi, że mamy pewną symetrię, to znaczy te cząsteczki latają tutaj we wszystkich kierunkach
bardzo różnie, bardzo chaotycznie, natomiast żaden kierunek, jeśli chodzi o ilość ruchu, ilość energii i wielkość prędkości naszych cząsteczek w poszczególnych kierunkach, żaden kierunek nie jest wyróżniony. To znaczy średnio tyle samo, tak samo szybkie są cząsteczki w jednym kierunku, w drugim i w trzecim. I ekwipartycja, czyli ekwi to jakby równy, partycja, czyli podział. Także obowiązuje równy podział energii w poszczególnych kierunkach. Czyli to znaczy, że tutaj, tak jak sobie napisaliśmy, że energia wewnętrzna to jest ta suma takich wyrazów, to zasada ekwipartycji energii mówi nam tak, że suma wkładu do energii kinetycznej pochodząca od prędkości w kierunku x i suma wkładu do energii kinetycznej pochodząca z ruchów w kierunku y i suma wkładu do energii kinetycznej pochodzących z ruchu w kierunku z są wszystkie równe, tak? A ponieważ tutaj energia wewnętrzna to jest suma takich rzeczy, to w takim razie każdy z tych wyrazów jest równy po prostu 1/3 całkowitej energii wewnętrznej. Tak, to jest pierwsza rzecz, którą należy wziąć pod uwagę. Tutaj można by mówić jakoś tak też jeszcze prościej sobie wyobrażać, że po prostu cząsteczki, 1/3 cząsteczek się porusza w kierunku x, 1/3 cząsteczek się porusza w kierunku y, 1/3 cząsteczek się porusza w kierunku z. Natomiast taki argument moim zdaniem nie jest wiele trudniejszy do zrozumienia, natomiast do mnie bardziej przemawia i mam nadzieję, że do Ciebie też. To wynika po prostu z symetrii, że żaden tutaj kierunek nie jest specjalnie wyróżniony. Nie ma więcej, cząsteczki nie są średnio szybsze ani wolniejsze w żadnym kierunku, tylko te prędkości są w miarę tak równo rozłożone pomiędzy wszystkimi kierunkami i wobec tego obowiązuje coś takiego, ekwipartycja energii, równy podział energii na wszystkie trzy kierunki. Dobrze? I teraz wiedząc to, powiedzmy, że w takim sześciennym naczyniu o boku x mamy gaz, i powiedzmy, że interesują nas cząsteczki poruszające się w kierunku x, a dokładniej jedna taka cząsteczka, tak, ma masę m, prędkość w kierunku x, pozostałe składowe 0. I pytamy się teraz, jakie ciśnienie wywiera taka jedna cząsteczka na ścianki naczynia. Całość jest w równowadze termodynamicznej, więc ciśnienie wywierane przez cząsteczki na wszystkie ścianki jest takie samo. Bierzemy jedną cząsteczkę, interesuje nas wkład do ciśnienia, jaki ta jedyna cząsteczka wnosi w naszym przypadku. Więc tak, pole powierzchni ścianki, w którą uderza nasza cząsteczka, to jest po prostu x do kwadratu. Ścianka jest kwadratowa, ten bok jest x, ten bok jest równy x. No więc tego pole powierzchni jest takie. A teraz pytanie, jaka jest wartość siły, z jaką działa cząsteczka na ściankę w momencie odbicia. Więc przypomnę Ci tak z kinematyki, że z drugiej zasady dynamiki Newtona mamy, że siła to jest masa razy przyspieszenie, czyli inaczej mówiąc masa razy zmiana prędkości w jednostce czasu. Masa się nie zmienia, ale można to zapisać również jako tutaj w liczniku, jako zmianę takiej wielkości równej masa razy prędkość i to w jednostce czasu. A coś takiego, masa razy prędkość, to jest przecież pęd. Tak, więc tak na szybko można sobie uzasadnić. Jest to też jedna z definicji siły, że to jest szybkość zmiany pędu, zmiana pędu w jednostce czasu. Ale ze znanych nam takich szkolnych zasad również sobie można to uzasadnić, że to tak jest. I teraz pytanie. W momencie, kiedy taka cząsteczka się odbija tutaj od ścianki, to jaka jest zmiana pędu? Końcowy pęd po odbiciu to jest jakby, niech no powiedzmy tutaj będzie oś x i tutaj jest kierunek dodatni, tak? Czyli po odbiciu pęd cząsteczki jest przeciwny temu, co było, czyli jest minus masa razy prędkość, ta co była na początku. A na początku było i odejmujemy wartość początkową, to jest to m razy v, tak? Czyli mamy minus 2 razy masa razy prędkość, więc wartość zmiany pędu to jest po prostu 2 razy masa razy prędkość. Tak, tutaj w związku z zasadą ekwipartycji energii możemy się ograniczyć tylko do jednego wymiaru, to nam bardzo dużo upraszcza. Trzymajmy się więc tego, tak? Czyli mamy zmianę pędu wynoszącą tyle. A jak często następuje taka zmiana pędu? Jaka jest jednostka czasu? Więc jeśli skupiamy się na tej jednej, jedynej cząsteczce, no to wiemy, że ona tak uderzy tutaj w tę ściankę, następnie przeleci tutaj i wróci i znowu uderzy. Jednostką czasu, jaka upływa pomiędzy poszczególnymi przekazami takiego pędu, jest po prostu czas trwania takiego przelotu tam i z powrotem. A ile ten czas wynosi? No więc cząsteczka ma prędkość równą co do wartości temu naszemu v małe i w ciągu tego czasu musi przelecieć odległość najpierw stąd dotąd odległość x, a następnie z powrotem stąd dotąd drugą odległość x, czyli w sumie 2x. A więc ta jednostka czasu, która upływa między jednym uderzeniem, jednym przekazem pędu a drugim, to jest 2x przez prędkość. A wobec tego wartość siły wywieranej przez taką pojedynczą cząsteczkę, która się odbija od
ścianki, to jest ta zmiana pędu, czyli 2 razy masa razy wartość prędkości i to podzielone przez jednostkę czasu, którą sobie obliczyliśmy, że to jest 2x przez prędkość, tak? Dwójka z dwójką się skraca. Prędkość v tutaj jest, tu jest w mianowniku i całość jest w mianowniku, więc wobec tego nam wskakuje do licznika ta prędkość, czyli mam ostatecznie mv kwadrat przez x. O, tutaj widzimy wyraz taki mq kwadrat, robi się interesująco. Jeśli jeszcze tego nie widzisz, to zaraz zobaczysz. Teraz możemy policzyć wkład do ciśnienia takiej pojedynczej cząsteczki, bo to tych cząsteczek jest chmara, ich jest całe mnóstwo poruszających się w tym kierunku i bombardujących tą ściankę, ale koncentrujemy się tylko na jednej cząsteczce i wkład do ciśnienia jednej cząsteczki to jest to mv kwadrat przez x i jeszcze przez pole powierzchni, czyli przez x kwadrat. To się równa mv kwadrat przez x do trzeciej. Zauważamy, x do trzeciej to jest objętość. Nasze naczynie z gazem ma już objętość V równą x do trzeciej, tak? A wobec tego tutaj mamy mV do kwadratu przez objętość naczynia. I teraz to był wkład od jednej cząsteczki, a my chcemy, a nasze ciśnienie to jest to, co pochodzi od wszystkich cząsteczek, tak? Wszystkie cząsteczki od pierwszej do n-tej. Tutaj uwzględnialiśmy kierunek wzdłuż kierunku x, tak? Sumujemy wszystkie cząsteczki, tak? W kierunku x. Dobrze, i to się równa tak. Możemy objętość wyciągnąć przed wszystko. Tutaj mamy znowu tę sumę po wszystkich cząsteczkach, ich prędkości, kwadratów prędkości w tym kierunku x. Zauważamy, że mv kwadrat to jest, możemy sobie to napisać inaczej, że to jest 2 razy mv kwadrat przez 2. Tak, rozpoznajemy, to jest wzór na energię kinetyczną. Rozpoznajemy to tutaj. Widzimy, że to jest taka suma, to jest 1 trzecia energii wewnętrznej. To sobie powiedzieliśmy z zasady ekwipartycji energii. A wobec tego tutaj mamy dalej ciśnienie, liczymy ciśnienie. To mamy tak, dwójkę możemy przed sumę wyciągnąć. Tutaj mamy tą sumę po wszystkich cząsteczkach tych energii kinetycznych w kierunku x, czy tych wkładów do energii kinetycznej pochodzących od prędkości w kierunku x, a wiemy, że coś takiego z zasady ekwipartycji energii to jest 1 trzecia energii wewnętrznej, tak? To jest 1 trzecia energii wewnętrznej, a tutaj mamy jeszcze ten czynnik 2 przez objętość. Tak? Uporządkujmy to sobie w taki sposób, żeby mieć wzór na energię wewnętrzną. To musimy obie strony razy objętość, czyli mamy ciśnienie razy objętość. Jeszcze tutaj mamy 2 trzecie, czyli po tej stronie 3 drugie. I to jest nasz wynik. Tak, znając równanie gazu doskonałego, czyli ciśnienie razy objętość to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperaturę, możemy z tego również wywnioskować drugi wzór na energię wewnętrzną jako funkcję stanu. No tutaj zamiast ciśnienia razy objętość wstawiamy to, co mamy tutaj, czyli ostatecznie mamy 3 drugie razy liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. I to jest nasz drugi, równoważny wynik. Dobrze, więc podsumujmy sobie, jak to zrobiliśmy. Więc tak, najpierw sobie wprowadziliśmy zasadę ekwipartycji energii, czyli równego podziału energii. Mówimy, że obowiązuje nas coś takiego, taka zależność, że wkłady odruchów w każdym z trzech kierunków do energii wewnętrznej są takie same, żaden kierunek nie jest wyróżniony. Wówczas skoncentrowaliśmy się na jednej cząsteczce i na jednej ściance. Policzyliśmy sobie, jaki wkład do ciśnienia daje jedna taka cząsteczka odbijająca się od ścianki. Odbija się raz, biegnie do drugiej ścianki i z powrotem odbija się ponownie i to nam wyznacza jednostkę czasu, w jakiej następuje przekaz pędu, taki jaki następuje podczas odbicia. Tak, to nam dało wartość siły równą zmianie pędu w jednostce czasu. Następnie tą wartość siły dzieliliśmy przez powierzchnię ścianki, bo ciśnienie to jest siła wywierana na ściankę podzielona przez pole powierzchni tej ścianki. Następnie wiedząc, że układ jest w równowadze termodynamicznej i na każdą ściankę ciśnienie wywierane jest takie samo, to wiemy po prostu, że to, co nam tu wychodzi, to ciśnienie, to jest po prostu ciśnienie panujące w tym układzie. A żeby uzyskać to ciśnienie, to posumowaliśmy wkłady od wszystkich cząsteczek. I tutaj właśnie posumowaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że to są prędkości, bierzemy pod uwagę prędkości tylko w jednym kierunku, w kierunku powiedzmy osi x, równie dobrze moglibyśmy wziąć y albo z. Tak, w ten sposób uwzględniliśmy, że taka suma energii kinetycznych, wkładów energii kinetycznych w jednym kierunku to jest 1 trzecia całkowitej energii wewnętrznej. Wiedząc to, dostaliśmy taki wzór dla jednoatomowego gazu doskonałego. Tak, to jest ważne, trzeba podkreślić, że to jest prawda dla jednoatomowego gazu doskonałego.
Takie równanie gazu doskonałego nam daje również taki drugi wzór. No i teraz ważne takie, co tutaj widzimy, że jeśli liczba moli, czy ewentualnie liczba, czy równoważnie liczba cząsteczek jest stała, tak, to jest ważne, i temperatura stała, to wtedy energia wewnętrzna jest stała. Jeśli temperatura układu się nie zmienia, to nie zmienia się również jego energia wewnętrzna. To jest jeden taki wniosek. No poza tym powiedzmy, że jeśli nasz układ przechodzi jakąś tam przemianę, to zmiana energii wewnętrznej to będzie... Powiedzmy, jakoś tam się zmienia ciśnienie, jakoś się zmienia objętość, to zmiana energii wewnętrznej to będzie... Tutaj patrząc z tego wzoru, 3 drugie zmiany takiego iloczynu, ciśnienia razy objętości. Może się zmienia tylko jedna z tych wielkości, może się zmieniają obydwie. Natomiast patrzymy na iloczyn, jak on się zmienia i to nam daje zmiany energii wewnętrznej. Dobrze, zrobiliśmy ważny krok, uzyskaliśmy wzór na energię wewnętrzną jako funkcję stanu i to nam otwiera drogę do wielu różnych ciekawych tematów, które poruszymy już od kolejnego filmu. Do usłyszenia!